naszej koleżance, sąsiadce z dzielnicy Kłębice. Docelowo na hel. No będę oczywiście cały czas trzymać mocno kciuki, zresztą nie tylko ja, bo wszyscy moi znajomi, rodzina i tak dalej. I wszyscy będziemy trzymać kciuki, żeby się udało, żeby po drodze nie było żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Żeby atmosfera, że tak powiem, tej walki dopisywała. Zachęcamy do tego, żeby wesprzeć tą zbiórkę. Potrzebna na immunoterapię dla Kasi Rumińskiej. Którędy to się jedzie na hel z Opola? Dzisiaj z najbardziej rozśpiewanego miasta w Polsce, czyli Opola, zamierzamy dotrzeć do najstarszego miasta w Polsce podobno, Kalisza. To jest szczytne, także każde wsparcie nowego złota. My się dzisiaj, mili Państwo, dopiero dowiemy, ile jesteśmy w stanie przejechać. Zdrowia na tej trasie, siły, wytrwałości i dobrej drogi, bezpiecznej dobrej drogi. Panie Prezydent, liczymy po powrocie na wspólne 100 km tu w okolicy. Gotowi jesteśmy? Tak, tak. Znaczy ja nie, ale nie wiem. Uwaga. Mokro. Aha, na hel daleko. Grabczak, pogoda bez zmian, kilometrów 20. Ekipa warta i gotowa. W trybie walka. Do Radomierowic wjechaliśmy. Pierwsza przerwa na obiad. Panie nam tutaj pięknie zrobiły kawkę, herbatkę. Na hel jadę. Zbyszek kręci pierwszego posta. Jest ok. Przestało padać, dojeżdżamy do Kępna. Dzień, który był pełen zaskoczeń. Pierwsze zaskoczenie to obecność tu osób na starcie w rynku, która okazuje się była bardzo potrzebna i bardzo nas niosła, bo pierwsze 40 km przejechaliśmy w deszczu i delikatnie mówiąc, to nie było najlepsze 40 km w naszym życiu. Później rozpędziliśmy się. Narodzi mi się, coś tam pisze znowu. My jedziemy. Zjedliśmy pyszny obiad w Kępnie. No i dzisiejszy dzień kończymy po 140 km w Kaliszu. Zobaczymy, jak będzie jutro. Już się nie możemy doczekać. Jesteśmy zmotywowani tym, co od Was dostajemy. Tą energią, lajkami, komentarzami. To naprawdę do nas dociera i buduje. Cieszymy się też, że pojawiają się nowe wpłaty na zbiórce i gorąco zachęcam do tego, bo to nas motywuje najbardziej i najbardziej wspiera, ale przede wszystkim to wspiera Kasię do wpłat, choćby najdrobniejszych. Się pomaga Katarzyna Rumińska. Tam znajdziecie tą zbiórkę. Oczywiście czuć teraz zmęczenie, ale przeplata się ono z takim też uczuciem satysfakcji i radości, że mamy tą 1/4 dystansu za sobą. Średnie tempo 21,3. Raz szybciej, raz wolniej, ale wszyscy razem byliśmy drużyną na trasie i jesteśmy drużyną dla Kasi. Nogi całe, ręce całe, nie jesteśmy przesadnie zmarznięci, za to siedzenie trochę ucierpiało i trzeba będzie użyć środków specjalistycznych.